Znacie mi się samego. Razem spędzamy wakacje. Czasami robimy też coachingi. Miś od rana bardzo posmutniał. Spytałem dlaczego. Otóż okazało się, że w jego aparacie fotograficznym zniknęły wszystkie zdjęcia. Sprawdzał 3 razy. Nie ma ich ani na karcie pamięci, ani w pamięci aparatu, ani na twardym dysku. Nie wiem, powiedział miś, jak to się stało. Być może ja skasowałem, być może ktoś mi grzebał przy moim sprzęcie. O, nie było innego wyjścia. Zaproponowałem misiowi szybką sesję coachingową. Miś zgodził się. Ale jak łatwo przewidzieć, typowe, mocne pytanie coachingowe: misiu, co chciałbyś w zamian tej sytuacji? Tym razem nie mogło poskutkować. Oczywiście miś w zamian tej sytuacji chciałby mieć wszystkie fotografie zachowane, a potem przez całe tygodnie pokazywać je swoim znajomym i przyjaciołom i chwalić się tym, jak świetnie bawił się nad Morzem Śródziemnym. W takim razie postanowiłem zmienić strategię coachingową i zaproponowałem misiowi ćwiczenie, eksperyment. Miś nieco się ożywił. Zazwyczaj lubi zabawę, eksperymenty, zagadki, więc i tym razem się zaangażował. Zaproponowałem misiowi zatem, żeby postępował w następujący sposób. Misiu, wszystkie aparaty, kamery, nawet ten w komórce, lądują w torbie. Nie wyjmujesz ich do końca pobytu. Natomiast, kiedy będziesz chodził, zwiedzał, przyglądał się, patrzył na ludzi, zobaczysz coś bardzo ciekawego, coś takiego, gdy normalnie zrobiłbyś temu zdjęcie, tym razem zachowuj się inaczej. Wyobraź sobie, że w oczkach masz 2 obiektywy. Możesz nawet kłapnąć powiekami i powiedzieć w głowie klik i zrobić zdjęcie, tak jakbyś robił je aparatem. Patrzysz, coś cię zastanawia, chciałbyś zrobić temu zdjęcie, robisz klik, zamykasz powieki i zdjęcie utrwala się na zawsze w twoim łebku. Miś spojrzał na mnie i powiedział: genialne. Odtąd nie będę musiał martwić się, czy wziąłem aparat, czy jest naładowany, czy mam baterię, czy go nie zgubiłem, czy się nie utopi. I czy wreszcie ktoś nie skasuje mi przypadkiem wszystkich zdjęć. Odtąd będę mógł mieć każde zdjęcie zawsze przy sobie i w dowolnej chwili wykonać dowolną liczbę fotografii. To lepsze niż moja najbardziej wypasiona cyfrówka. Miś odtąd chodzi i z uśmiechem co jakiś czas kłapie powiekami. Jest przeszczęśliwy. Odtąd ma poczucie, że wszystkie ważne zdjęcia od razu zapisują się na najtwardszym z dysków, jakie do tej pory poznał.